Powrót do szkół mimo pandemii. Szefman wyjaśnia, dlaczego zdecydowano o powrocie do szkół. Szefman wyjaśnia. Dane, które mamy, pokazują, że kształcenie na odległość ma jednak pewne mankamenty i warto o nich pamiętać. Stąd decyzja o powrocie dzieci do szkół, powiedział w piątek 25 września minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Dodał, że MEN chce, żeby szkoły funkcjonowały normalnie, mimo zwiększającej się liczby przypadków koronawirusa w placówkach. Szef MEN został zapytany w polskim Radiu 24 o zróżnicowany poziom zajęć szkolnych podczas lockdownu. Jak ocenił, podobnie jest przy standardowym, stacjonarnym nauczaniu, tylko że jest to mniej widoczne, ponieważ w przypadku kształcenia na odległość rodzice często mieli podgląd na to, co się działo na lekcjach i sami oceniali, jak wygląda nauczanie. Ci nauczyciele, którzy solidnie wypełniają swoje obowiązki, także podczas kształcenia na odległość wkładali ogromny wysiłek w to, aby zajęcia były atrakcyjne, jak najlepiej zorganizowane. To oni starali się, aby poziom tych zajęć był jak najlepszy, powiedział. Dodał, że MEN chce, żeby szkoły funkcjonowały normalnie. Te dane, które mamy i informacje ze szkół, nie tylko w Polsce, pokazują, że kształcenie na odległość ma jednak pewne mankamenty, elementy negatywne i warto o nich pamiętać. Stąd decyzja o powrocie dzieci do szkół, wyjaśnił Piątkowski. Przypomniał jednocześnie, że obecnie kształcenie na odległość dotyczy tylko krótkiego czasu i nie powinno powodować, żeby większa grupa uczniów była wykluczona cyfrowo. Zresztą staramy się doprowadzać internet do szkół. Jest taki program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, wprowadzany przez ministra cyfryzacji, w wyniku którego już większość szkół ma dostęp do szybkiego internetu, a gdy zaczynaliśmy, była to tylko niewielka część szkół, zaznaczył szef MEN. Kiedy tablety zamiast plecaków? Dopytywany, kiedy uczniowie zamiast ciężkich tornistrów będą nosić do szkoły tablety, Piątkowski stwierdził, że jeszcze nie w tej chwili, ale idziemy już w tę stronę. Jest kilka programów, które mają dostarczyć dodatkowy sprzęt do szkół. Ku mojemu zdziwieniu jeden z tych programów, Zdalna Szkoła Plus, w ramach którego każdy samorząd mógł otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup sprzętu, głównie laptopów i oprzyrządowania, wykorzystało większość gmin, ale jeszcze nadal kilkadziesiąt samorządów nie chciało brać w nim udziału. W niektórych sytuacjach kuratorzy dzwonili i przypominali, że taki program funkcjonuje i można do niego zgłaszać się do końca września. Usłyszeli od urzędników samorządowych, że już żadnego sprzętu nie potrzebują, nie chcą kupować i uczestniczyć w tym programie, wspomniał.